Ja bym chciał od razu poruszyć temat koziołka i zbuka, słuchajcie, bo ostatnio na konferencji zbuku mówiłeś, że koziołek był potulny przed konferencją, a na konferencji widzieliśmy. Nie, no bardziej nie, że potulny, tylko zachowywał się normalnie, może tak bym to ujął. No jak my się przywitaliśmy i tyle było naszej interakcji przed konferencją, więc w jaki sposób... No staliśmy, rozmawialiśmy. Dobra, rozmawialiśmy tak, że ja zaśpiewałem chujak z buku, wiarygodni na bruku i ty się zapytałeś, czy jestem z freestylu i powiedziałem, co? Że tak. I to była nie cała nasza takiego, interakcja. To jest nieprawda. Natomiast to jest w ogóle, nieprawda, tak samo jak jest nieprawdą, że powiedziałem, że jesteś przyjemny. No jesteś ty przyjebany. Nie będę się w ogóle na takim poziomie, że przed chwilą mówiłeś, że... Daj mi powiedzieć, chłopie, daj mu dokończyć, serio. Powiedz, mów, ja powiem tak. Ja widzę, jaką konwencję przyjął tutaj koziołek, co on chce osiągnąć. Na piłkarza. Na piłkarza leci, chce się tutaj, wiesz, pruje do mnie po to, żeby sobie załatwić następną walkę. Wiesz, to gdzie? Następną walkę. Także trochę hamuj, co ty mówisz w ogóle. Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenie własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Także trochę hamuj, co ty mówisz w ogóle. Chcę sobie następną walkę załatwić. Ale ja z tobą się nie chcę bić. No to rozumiem. Na to, co ty do mnie na priv napisałeś, to ja cię mogę pierdolnąć przed tym, jak no to chcesz. Nie ma problemu, możemy tak? wyjść się, możemy na pierdolę, nie ma problemu. Chcesz, luźno. Ja nie mam z tym problemu. Powiem tak, dla mnie koziołek jest jakby osobą, która równie dobrze można by tu było wziąć pana ochroniarza, czy jednego, drugiego, trzeciego człowieka postawić i też by nikt nie wiedział, kim jest ta osoba. Dokładnie tak, bo przecież ty jesteś sławnym raperem, który niezbyt co prawda potrafi pisać teksty, aczkolwiek jest mega znaną osobą. No. I w porównaniu do ciebie mam 500 milionów wyświetleń. Ale wiesz, czemu ty zawsze to na wyświetlenia przykładasz? No bo nie wiem, poczekaj. A tak samo zrobiłem na przykład te parodie, załóżmy twojego traku, tak, to mówisz, no dobra, ale moi ma 100 milionów. No i to był jak jedyny twój argument no bo w ogóle. Zapytałeś się mnie, czy jak twój wysiadł kawałek. No to ja przeczytałem komentarze pod twoim postem i wydaje mi się, że ludzie ocenili go średnio. Dobra, nie? A na przykład nie uważasz, że wiesz, że same wyświetlenia nie świadczą o jakości materiału? Jasne, że tak uważam, wiesz, natomiast nie znasz mnie, mówisz do mnie na konferencji, że jestem przejebany. Nie powiedziałem. Powiedziałeś, że można to możemy włączyć, oczywiście. Możemy to otworzyć. Proszę o opuszczenie. Ty zacząłeś, stary. Zacząłeś. Proszę o opuszczenie materiału. Przyjeb jeden farmazoniarz. Bo ty mówisz, że jak ktoś by ci na scenie tam wjechał na rodzinę czy na dziewczynę, to żebyś się odpalił, a to nie myślisz, że jesteś trochę przyjebany i to jest tak, jakby się aktora czepiać o to, że coś w filmie zrobił czy coś takiego i że wiesz, to jest ale pewnego ty rodzaju. Sobie wiesz, wiem, ale nie, chodzi mi o to, że to jest wiesz, pewnego rodzaju konwencja i. Pytanie, tak? Tak, to było pytanie. Czy nie uważasz, że jesteś przyjebany, że. A czy tak ty jesteś przyjebany, że zadajesz takie pytania? Tak. No i mamy odpowiedź. No i widzisz, ja ci odpowiedziałem i nie mam o to pretensji. Ja z tobą nie mam walki, nie mam zamiaru ci dawać atencji, na którą ty tutaj przyszedłeś i ale oczekujesz. To ty mnie zaczepiłeś po nie tym mam internecie. Zamiaru, wiesz dlaczego, bo nie jesteś stary w ogóle, kurwa, dla mnie osobą, której chcę poświęcać swoją uwagę i czas. Ja się biję z Korem sobie mogę stary dyskutować. Dobry. Umówmy się tak, kurwa, ty masz swoje zdanie na mój temat, nie. Ja mam swoje zdanie na twój temat. Zostawmy to, stary, bo ja nie chcę, kurwa, z tobą wchodzić w żadnej tak interakcji, zrobić, jakby nie to, że kłamiesz. Że kłamiesz i jeszcze kłamiesz to publicznie do dużej ilości ludzi. W czym cię to było twoje pierwsze kłamstwo, że powiedziałem, że jesteś przyjebany, nie to, powiedziałem, kurwa, wszyscy otworzyli, chłopie. Tak, i zapytałem się. Jak nie wiesz, co to jest pytanie, to już nie jest moja wina, że jesteś za głupi na to. Mhm. Ale drugie kłamstwo było takie, że Glamra wrzucił artykuł, że bije się trzech raperów. Po czym wrzuciłeś to na swoją storkę i napisałeś, że my nie jesteśmy raperami, bo nie nagrywamy traków. I dopiero jak ci napisałem na priv, że nagrywam traki, że wydałem 24 traki w tamtym roku, to napisałeś, a sorry, chodziło mi o Kora, który wydał ale dwie ja płyty. Ale ja mam dwie płyty solowe i też mam... Zrobiłem słaby research w takim razie, nie wiedziałem, nie śledzę wydaje mi się, że karier. Zrobiłeś to, no to specjalnie. To nie, nie śledzę waszych karier, nie ma problemu, stary, jeżeli wiesz, że wydajesz numery, kurwa, przecież to nie jest jakaś... Wiesz, ja nie nazwałem cię przyjebanym przede wszystkim, tak jak, kurwa, tutaj kolega. I to jest pierwsza sprawa. Po drugie, trzeba mieć jakąś kulturę, kurwa, tak? Jak nawet wchodzisz do Fame MMA, nie znasz kogoś, to się nie mówi, kurwa, takich słów, bo wiadomo, jaki jest kontekst tego, po co to robisz. Zresztą widzowie też mogą ocenić twoje zachowanie nawet tutaj, czy kurwa na czacie napisać, jak ty się zachowujesz. Jotka na czacie, Jarosław Koziel. No i dokładnie, stary, wiesz Jarosław dlaczego? Koziel. Bo ja przychodzę, stary, nie udaję nikogo, a ty, kurwa, widać, że szukasz atencji tutaj i chcesz sobie w tym świecie zaistnieć, bo w rapie ci nie poszło po prostu. Ja, kurwa, jestem raperem i ja przychodzę tutaj jako raper, stary. Ale jesteś średnim raperem, ogólnie ale nie umiesz pisać tekstu. Ale we wtorek grałem, kurwa, koncert z Paktofoniką dla 4000 ludzi, daj stary. Ja mam w chuju twoje koncerty, no to, bo tu kurwa, nie przyszedłeś no to... grać koncertów. Chcesz, to możesz zaśpiewać, ocenimy, wiesz, gdzie mam twoje koncerty? No to w chuju. No ja tak samo ciebie mam w chuju. Możesz tak samo zagrać w chuju koncert i jeszcze się nie umiesz odzywać. Co mi napisałeś na priv? Że frajerskie zaczepki. No. Tak się pisze?
No bo frajerskie ja, zaczepki, ale ja uważam, patrz, to co? Ale ty okłamałeś 100 tysięcy osób na swoim Instagramie, że ja nie nagrywam tracków, a ja napisałem, że Zbuk to jest zgniłe jajo drobiu, kurwa. No. I co jest gorsze? Według ciebie. Chłopie, w ogóle nie będę... Ja tak nie tak. będę odpowiadał, bo ja teraz robię, mi nie pasuje, żeby odpowiedzieć. Ja jesteś debilem, jebany. Ja, stary, robię, kurwa, interesy z normalnymi ludźmi. Jest wstyd w ogóle, że ja na takim poziomie muszę prowadzić rozmowę z tobą. No to idź. Ale ja nie przyszedłem tutaj z tobą rozmawiać, więc ja na koniec jeszcze raz wytłumaczę, kurwa. Jesteś ale ja nie potrzebuję twojego tłumaczenia. I kurwa, nie jesteś... chuju mam, co ty o mnie myślisz i jakie masz na mój temat zdanie. Jesteś dla mnie, kurwa, powietrzem, stary. To czemu do mnie mówisz i mi tłumaczysz to? Zablokowałem cię na Instagramie i kurwa... Tak, bo Zbuk mnie zablokował na Instagramie. Wyjebane mam ciebie, chłopie, w chuju mam ciebie. 15 lat masz. No. Zbuk, dostajesz żółtą kartkę za bycie zjebem. Mhm. Pierwsza, druga, wypierdalasz. No to spróbuj, chodź. Nie, no druga, wypierdalasz. Mhm. Na razie dostajesz jedną. Mam wyjebane twoje stare będziesz konwencje. Będziesz zjebem dalej. Ja ci powiem tak, mam wyjebane, będziesz... to możesz sobie tu, kurwa, mnie wyzywać, robić co chcesz. Ja nie jestem, kurwa, z takiego poziomu, żebyś ty a do mnie, stary... A jesteś poziomu? Nieco wyższego, kurwa, kultury, nieco wyższej ale okej, inteligencji. Dlaczego mi piszesz i nie będę z tobą, kurwa, stary, kurwa, prowadził rozmowę na ten temat, bo to jest dla mnie dziecinada, wiesz co, ale jak rozumiem, masz, kurwa, że... do mnie jakiś problem, skończą się kamery, okay. Wypiemy, możemy się napierdalać. Nie ma dla mnie problemu, nie mam z tym problemu, widzisz, tak samo. Jak ty na przykład mówisz na panelu, że ja byłem potulny na programie i deprecjonujesz tym samym moją osobę, co zamieniliśmy. Ty się sam deprecjonujesz, kurwa, wystarczy się odzywasz. Myślę, kurwa, że ty nie wiesz, co to znaczy do końca. Mm-hmm. Tak naprawdę, wytłumacz genezę. Bo ja mówisz, że jesteś dobrym raperem, daj podwójny rym do piłka nożna. Pierdolę, no sorry. Ale ja tu wszedłem się napierdalać, no nie rapować. A wiesz, co to jest podwójny? No wiem. To powiedz do piłka nożna. Chuja można. No i to nie źle, ale... źle, no i źle. No oczywiście, że źle. No dobra, mordo, ale to sam mówisz, że kurwa, wiesz, że w rapie no, jakby wyświetlenia nie mają znaczenia. Nie mają. Ja, stary, też uważam, że muzyka to jest, kurwa, kwestia gustu. Każdy może mieć tak swoje słuchaczy i tak dalej. Ale ja na przykład natomiast, ja nie powiedziałem, skoro ty mówisz, że jestem chujowym raperem, nie, to w czym ty jesteś ode mnie lepszym w takim razie raperem? Tak. W jakim sposób jesteś ode mnie lepszym raperem? Masz te swoje podwójne, potrójne, poczwórne i dlaczego twoje numery nie osiągają, kurwa, na pewno technicznie, na pewno punchline'owo jestem lepszy. Nie mówię, że muzycznie jestem lepszy, tylko wiesz, równie dobrze. Można słuchać Disco Polo, które też się słucha i ty jesteś takim Sławomirem rapu trochę. No i kurwa, dobrze to jest twoje zdanie. Dobrze się tego słucha, to jest, kurwa, ale... twoje zdanie, nie, a stary... Nie, to nie jest tylko moje zdanie, aha, bo na przykład Kwebo powiedział kiedyś, że jesteś oporowym no-skillem. 10 lat temu, ja potem to sobie z Kwebo wyjaśniłem, nawet nie wiesz o tym. Ale nie, chodzi o to, że jakby dalej jesteś oporowym no-skillem. To jest twoje zdanie, to jest kwestia gustu, stary. Dla mnie jesteś idiotą, kurwa, i nic się nie dogadamy. Ale dla mnie ty też. Dobra, no i chuj, no, będziemy dalej rozmawiać w taki sposób. Przejdziemy do was później, jak jesteśmy w temacie Kwebo. Słyszałem. Kwebo wydał najnowszy utwór, w którym poleciały takie wersy. Pokój, równowaga i cofnięcie się o krok. Potrzebuje tego jak tik, potrzebuje tok. Jak Real potrzebuje tok albo sędzia waru. I tak jak Jakub Rzeźniczak kogoś od PR-u, jo. Dobry wers. No, pojawiło się. I ale... co ty masz się do tych wersów? No pewnie pił do tego, co tam się działo w moim życiu wcześniej i jakie gafy, że tak popełniałem, że tak powiem, w wywiadach. Masz żal trochę do niego? Jak dzisiaj to zobaczyłeś? Nie, no jaki żal. Coś w przeszłości zrobiłem, są tego konsekwencje. Mm-hmm. No ale pojawić się w tekście takiego twórcy, no to chyba nic strasznego. Jeszcze to nie jest tam jakiś straszny pojazd. Fabiański też miał taką możliwość. Słucham? Fabiański też miał taką możliwość, że się u Kwebo raz pojawił w tekście. Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański? I w jakim kontekście? No też o, negatywnym trochę. Ale kurwa to było takie prześmiewcze trochę. Że potrzebuje... U ciebie to było takie prześmiewcze po prostu, żeby no nawiązać tak, chyba. Tak, no, tak, z więc... tym Fabiańskim. Ale lubię, I nie mogę się odsłonić podczas gierki jak Jakub Kosecki. To kurwa, kto się nie pojawił? Nie wiecie. Kto się nie pojawił? Pojawiłeś w Kwebo? Do czego nawiązał? Pamiętasz, jak mi spadły... Nie, dobra. To jednak jest podwójny. Koro, jak coś, nie? Ale co ty zapytałeś czata GPT? Ta, czy to jest podwójny ryb? Dla mnie to rymowało. Bo się kończy. Nie, chodzi o słowo można, wiadomo, że nie chodzi o chuja. No dobra, nożna można się podwójny. Rymuje, ale to nie jest podwójny. Ale, ale kurwa, ja się nie mówię, że to był podwójny. Czyli ja nie rozumiem, o co chodzi. A ja to nie wielokrotny zajebiście... było, czy podwójny? Nie, on powiedział, że złożył podwójny, więc podwójny do piłka nożna. Natomiast ja nie ukrywam, że ja nie jestem, kurwa, technicznie jakimś zajebistym raperem, natomiast moja muzyka polega na czym innym. Oczywiście, nie, jakby ja nie powiedziałem, że twoja muzyka, wiesz, mi nie siada. Bo na przykład na fitach, które dawałeś, spoko w chuj. Tylko że jeżeli się zapytałeś, w czym jestem lepszym raperem, no to uważam, że w momencie, w którym wypuszczasz kawałek i rymujesz tam na czasownikach, to nie można powiedzieć, że jesteś technicznie uzdolniony. No tak, ale jeżeli na przykład ma to przekaz jakiś w sobie, no to... To jest najważniejsze w rapie, to jest jakby właśnie, wiadomo, stary, tak. sentencja, która jakby czyni tą muzykę w jakiś sposób wartościową, wiesz co, dzi? No, ja tak oczywiście. Jak mówię, ja sobie nie dopisuję, że ja jestem stary technicznie, zajebistym raperem, jest mnóstwo lepszych ode mnie, ale też mam... No dostałem... tak, tylko że wiesz, podnosisz ten argument, że jakby te wyświetlenia i te twoje osiągnięcia rapowe... Ale nie, no to dobra, inaczej pokne. Powiem, nie wiem, nagrał ze mną numer Rysiu, ja mam na traku The Game'a, stary, Don Guralesco, ikony rapu, które w tym świecie znają. A ja wygrałem bitwę i te osoby o nie wybrały się do mnie dlatego, stary, że jestem chujowym raperem. Byłem drugi na bitwie o Małopolskę.
No i prawdopodobnie nawijałeś jeszcze na moich bitach, bo udostępniam bity. Możliwe to jest, no. Ale to są osiągnięcia, a nie, że The Game ci się dograł. A, okej, no to twoim zdaniem. Stary, prawie do finału WBW wszedłem. Ale tak samo jak mówiłeś chyba w jakimś wywiadzie, że no z freestyle'owców się nikt jakoś nie przebił. Właśnie tak samo tego Quebo pominąłeś, który... Tak, ja właśnie jeszcze Białas i Solar też oczywiście nie przemyślałem tego w tym momencie, mówiłem to na gorąco. Oczywiście nie, pominąłem Quebo, można powiedzieć Eminem, jest parę raperów, Filipek tak samo. Białas, powiem wam więcej, życzę wam tego samego, bo uważam, że jeżeli ktoś dobrze rapuje na freestyle'u, to też może przenieść to na kawałek, więc jakby zwracam tutaj odnośnie tego honor, że rzeczywiście pominąłem Eminema, pominąłem Quebo, są raperzy, którzy freestylowali i odnieśli sukces. A propos tej żółtej kartki, jak wy oceniacie? Przechodzi żółta kartka czy nie? Okiem piłkarskim, okiem piłkarskim. Żółta kartka należała się... Ja bym dał Koziołkowi żółtą. Ja też. Czyli jeszcze jedna i ty. Ja czyli wam, ty już masz, ja wam piłkawali, piłkarzyki, wy jesteście tak nudni, że se macie i pokopcie, kurwa. Ja ci powiem tak, ty ładnie powiedziałeś do niego, w chuju mam tę twoją piłkę i weź. Dobra, pokop sobie z rzeźbiczakiem. Zbuku, dzisiaj słuchałem twoje wywiady i twoje wywiady były głównie no, jednak o Koziołku. O swoim przeciwniku trochę mniej mówiłeś i powiedziałeś tam takie słowo. Różnica między mną a nim jest taka, że ja chcę, a nie muszę jak on. O co chodziło ci? No, chodzi mi o to, że wiesz, ja tutaj przychodzę do tego świata, jakby ze świata muzyki. Moim głównym utrzymaniem od, wiesz, 18 roku życia jest muzyka. Stawiam wszystko na muzykę i to jest jakby dla mnie taka przygoda, która jakby... Traktuję to jakby, wiesz, tutaj jako przygodę, może tak. Przychodzę tutaj, nie muszę tutaj przejść. Wydaje mi się, że Koziołek ma trochę inną sytuację niż ja. I nie, nie mam. Tutaj jest, znaczy, wiesz, jeżeli pracujesz i tak dalej, jak powiedziałeś wcześniej... No, programistą jestem ogólnie. To ja szanuję, wiesz, jeżeli ktoś chodzi do pracy, nie, wiesz, nie będę... No tak, no ale jednak prowadzasz tak... narrację, że muszę tu być, więc rozumiem, no, że dla pieniędzy. Tak, powiem ci tak, chodzi mi o to, że zrozumiałem, że skoro taki jesteś, wiesz, właśnie nastawiony do mnie od razu i gdzieś tam zaczepiający i tak dalej, no chociażby nawet to... Wiesz co, uważam, ja to odebrałem inaczej, to ja mi skończyć tylko. No, powiedz. Odebrałem to inaczej, niż ty sobie to, wiesz, założyłeś, natomiast chodzi mi o to, że jeżeli, wiesz, przychodzisz i tutaj jakby nie ma co mówić jakąś taką agresywną postawę przybierasz, nie znając mnie w ogóle kompletnie, gdzieś tam mówisz o mnie, że jestem przyjebana, bo zadajesz pytanie w taki sposób czy inny. Uważam to, że to jest brak szacunku, nie znając danej osoby. Tylko daj mi skończyć. I chodzi mi o to, że ja, wiesz, mogę tutaj przyjść, nie muszę jakby, a tutaj dla ciebie to jest jakby wiadomo, że dobra kasa i możesz w łatwy sposób, wyzywając inne osoby przy stole, załatwić sobie jak Nathan Marcoń kolejne walki no i łatwy pieniądz zdobyć. O to mi chodzi. Dobrze, to ja odpowiem. Proszę. Z buku. Ogólnie rzeczywiście się zapytałem, czy nie uważasz, że jesteś przyjebany, bo nie spodobała mi się twoja wypowiedź o freestylu, ale uważam, że to, co ty robisz, to jest manipulacja pewnego rodzaju, ze względu na to, że chwilę później to nie ja ciebie zaczepiłem w internecie po tym, jak wyjaśniliśmy, tylko to ty wrzuciłeś storkę, na której powiedziałeś, że my nie jesteśmy raperami, co było kłamstwem. I potem w momencie, w którym ja napisałem komentarz tylko, że Zbuk to jest zgniłe jajo od drobiu, co jest faktem, a ty kłamałeś. Ale to jest hejterski komentarz, ale nie? To jest hejterski komentarz, a jak kłamiesz na storce o mnie, że nie nagrywam tracków, ale deprecjonujesz wiesz, ja mnie w środowisku rapowym, to nie uważasz, że to nie jest okej? Nie zrobiłem researchu, stary, ale, że nagrywasz kurwa, numery, bo kurwa nikt, wiesz co, nikt się w branży nie zna rapowej, dobrze, stary. Dobrze, dobrze. Nikt się w branży rapowej nie zna. Super, ale po co wrzucasz rzeczy, jeżeli nie wiesz? Przecież to sprawdzić nie było trudno. Masz rację, zrobiłem to w emocjach, kurwa nie sprawdziłem, nie wiedziałem, powiem ci tak, śledzę nawet podziemną branżę hip-hopową. Okay. Wiedziałem, że Koro jest, wiesz, freestyle'owcem, że wygrywa bitwy i tak dalej. A wiedziałeś, że nawija? Natomiast, nie wiedziałem. Natomiast też nie wiedziałem w ogóle, że ty nagrywasz jakieś numery, bo po prostu przeszedł gdzieś bez echa, moim zdaniem, no. Oczywiście, no jakby nie robię jakichś turbo wyświetleń, najlepszy ma tam 400 tysięcy, także to nie jest jakoś dużo. Spoko wynik, nie sprawdziłem tego, dopiero teraz o czym się dowiedziałem. Możesz sobie obczaić. To jest fajne, taki akurat ludzie, którzy problemy z używkami mają, jest fajne, jakby sobie obczaili, bo jest taki motywacyjny, żeby tego jednak nie robić. Ale pomijam ten fakt, bo chodzi mi o to, że ty mówisz cały czas, że ja to robię dla pieniędzy, że ja ciebie wyzywam i tak dalej, samemu się mnie czepiając. Jakby dla mnie to nie ma sensu. I ty mówisz, że hejterskim komentarzem jest mem sprzed 10 lat. Nie uważasz, że po prostu nie masz psychiki do tej branży i po co ty tu nie przychodzisz, no stary, jeżeli mówisz w ogóle, stary, takie coś cię rusza. Jak ty mnie zablokowałeś ja potem na Instagramie momencie... Politani, którą mi napisałeś, że jak ja mogę mówić, że ty jesteś przyjebany. Jak ja to przeczytałem, to uznałem, że jesteś. Okej, okay, dobra, mam wyjebane, tak ci powiedziałem na początku, co ty na mój temat myślisz. Masz wyjebane, ale cały czas to dalej, tłumaczysz. Kurwa, dlatego ja ci powiedziałem, że ja to w tym momencie kończę, bo po prostu traktuję cię stary jak powietrze. Jesteś kurwa, rób swoje. Stary, ja nie mam zamiaru ci dawać tej atencji, którą ty oczekujesz. I powiem ci jeszcze więcej.
ewidentnie, tak jak to teraz przytaczasz, to są kurwa hejterskie podjazdy. Zbóg zgniło jajko. Tak jak bym powiedział, Koziołek, Matołek, kurwa poziomka. Spacanowa. To jest kurwa gadka na poziomie pod przedszkola, stary, dla mnie. Tak. Ja jestem za poważnym człowiekiem, żeby rozmawiać na tym poziomie, stary. Jesteś za poważnym człowiekiem, ale potem w wywiadach mówisz o mnie cały czas, że odezwałem się, że jesteś przyjebany. No bo kurwa mnie to zdenerwowało, stary. Ja nie jestem osobą, która jak kogoś nie znam, to przychodzę do kurwa, nie wiem, obcych ludzi do domu, stary, i mówię, ale twój kolega jest przyjebany, jak go nie znam, stary. Dobrze, przychodzisz do free fightów i oczekujesz tego, że no właśnie, przychodzę do free fightów, cię będą szanować za to, że jesteś szanuję bukiem. Przeciwnika, jeżeli mnie szanuje przeciwnik, stary. Zrobiłem walkę z Majorem, stary, kurwa, nie używając żadnych inwektyw. Daliśmy sportowy pojedynek. Mega i stary, szanowaliśmy programy. Się nawzajem. Tak. Potem zbiliśmy po walce piątkę i zapaliliśmy sobie jointa, stary. I tak się, kurwa, moim zdaniem też powinno robić free fighty. Jakby każdy twoją narrację przyjął i wyobraź sobie 10 takich pojedynków na karcie. Rozumiem, ale ja tutaj nie przyszedłem, wiesz, ale rozumiesz, że w momencie, takiego... bo to działa, nie? Bo to działa. Jak ty mówisz, że jesteś taki opanowany, spokojny, ty się nie będziesz zniżać do tego poziomu, potem ludzie rzeczywiście piszą, że jestem atencyjny, ty to podkreślasz za każdym razem. Okej, oni w to uwierzą. Tylko, że potem to nie ja kłamię na story, to nie ja, kurwa, ale ja to kłamię przed chwilą, kurwa, powiedziałem ci, że nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem, jeżeli nagrywasz numer, jesteś, kurwa, ale, ale ej, ale dla czekaj, mnie możesz stop, nie nagrywać numerów stop, i mówić o sobie, stop, że jesteś aperem, stary. A uważasz na przykład, że jak wrzuciłeś tę storkę i ja ci napisałem i uzmysłowiłem ci, że to jest nieprawda, co napisałeś, to nie byłoby fajnie sprostować to potem? Ale potem przeczytałem twój komentarz, kurwa, jak mi ci się stało. Nie, 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 bo dobrze, komentarz był parę godzin później, także spokojnie miałeś czas na to, żeby to sprostować. Myślisz, że ten nie komentarz sprawdzałem by się... tego, byku, czy robisz numery, powiem ci tak. Ale ja ci link do kanału wysłałem, dzisiaj powiedziałeś numerów, spoko, mordo, sprawdzę. Dzisiaj jest więcej ogólnie raperów niż napisałeś słuchaczy. Napisałeś tak, spoko, mordo, sprawdzę, chodziło mi o Kora, to on nie nagrywa. Bo nie wiedziałem też, że Koro nagrywa. Kurwa, jeżeli chodzi ci o tą storkę, stary, ja zwracam honor, jeżeli ty i ty robicie numery, kurwa, nie ma, stary, z tym no tylko problemu. Mi chodzi tylko o to, to przeproś. Ja nie jestem osobą, nie będę cię tutaj przepraszał. Nie, no przeproś. No przeproś. Nie będę cię przepraszał. Nie, no przeproś. Normalnie przeprosisz, jest luz. Czyli nie. Co, gdyby cię przeprosił z buku, byłoby spoko, tak? Ja wtedy za komentarz też. Ty pierwszy. Jeżeli przeprosi mi pierwszy za komentarz, nie, który był hejterski, stary, to ja cię przeproszę, że nie jestem raperem. Przeproś pierwszy. Zwracam ci honor, tak. Nie, przeproś. Nie, no nie będę tego robił w ten sposób. Ale to tak chamsko jest, takie przeproś. Nie, no, no tak. Nie będę tego robił. Zbóg. Nie będę tego robił. Zbóg. Koro, a ty się wążę do dyskusji, bo to jest twój rywal. Co ty sądzisz w ogóle o spinie panu? No nie, no myślę, że Koziołek ma poniekąd też trochę racji w tym, że Zbóku to tak utrzymuje w takiej jakby właśnie narracji, że on jest ponad tym wszystkim, a jednocześnie no jest w tym świecie, więc jeżeli on chce od siebie do jakby tego świata włożyć całkowicie nic, no to też bez sensu praktycznie, bo rozumiem, że ty to traktujesz jako przygodę, ale też widzowie to traktują jako show, to są freak fighty i wiesz, jakby to w ogóle się wpisuje, żeby jakąś wartość tu wnieść, żeby jakiś content wnieść, cokolwiek. Ja nie? Rozumiem, ale tak jak ci powiedziałem, wiesz, wcześniej, ja miałem walkę z Majorem wcześniej. No dobra, ale nie walczysz z ja Majorem. Ja wiem, teraz. Tylko ty daj mi skończyć. Miałem wcześniej walkę z Majorem i uważam, że mogliśmy zrobić to i tak, wiesz, i tak jakby portale rapowe tą walkę, wiesz, tak samo pewnie jak naszą gdzieś tam podchwytują. No, ale ja nie jestem raperem, to jak portale rapowe? Jesteś raperem, daj mi sobie już z tym spokój, kurwa, jakie to ma znaczenie w ogóle, stary, czy ja powiem o tym, czy ty jesteś raperem, czy nie. No równie dobrze, kurwa, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, stary, jakby wiesz, czy ty powiesz o mnie, że ja nie jestem raperem, to czy też mam teraz, kurwa, chodzić o Jezu, oni powiedzieli, że ja nie jestem raperem, tak. Stary. A będę miał wjazda jak kamerzysta, czy nie? Bo ja otworzę. No to otwieraj, no. Wysłać ci adres? Nie mogę, bo nie zablokowałeś. Musisz odblokować, to ci wyślę. Odblokuję cię. Przyjedziesz? Przyjadę. Okej. Okay. Nie wiem, a nie masz takiego wrażenia, że ty trochę nie masz dystansu? Możliwe, stary, nie mówię, że nie. Ale to dobrze akurat, że przynajmniej masz świadomość tego, bo też są ludzie, którzy nie mają dystansu, a udają, że mają. To jakby... Nie, no ja dlatego, stary, wziąłem tą storkę i tak dalej, bo się zagotowałem, jak zobaczyłem sobie. Ale potem, jak tak nazywasz samo... mnie przyjebanym, to powiem ci szczerze, że nie mam dystansu, bo się tak. Wkurwiłem. A gdzie go tak nazwałeś? Potem ten. Natomiast ja no, nie nazwałem. Przemyślałem to sobie w domu, dlatego nie chciałem z tobą jakby rozszerzać tego, wiesz, dziwne jakby, no nie wiem jak to nazwać, konfliktu, nie konfliktu. Dlatego pomyślałem sobie, blokuję ciebie na Instagramie, stary, nie chcę schodzić z tobą w interakcję. Mi się wydaje, że mnie zablokowałeś, bo ci nie odpisałem po prostu. Możliwe, nie, co? No bo ty mi napisałeś jakieś rzeczy, że jak można kogoś nazwać. No bo napisałem ci to, co myślę, stary, ja jestem osobą, która i tak dalej. To, co myślę, nie? Ja ci nie odpisałem, mi się nie chciało tej rozmowy prowadzić. Ale co napisałeś Koziołkowi? Zwyzywałeś go mocno, czy nie? Nie, stary, napisałem. Że frajerska zagranie, że stary, wie, to nie mamy nawet walki, a on, kurwa, zaczepiam. Ja nie wyzywałem go nawet, nie? Że napisałem, że Zbóg to zgniłe jajo odrobił i że to jest frajerska zaczepka. No. Okej. Okay. Uważasz tak naprawdę, że napisanie takiego czegoś to jest frajerska zaczepka? No ale robisz to dla atencji. Ale no, nie uważasz, to że... dla atencji. Ale stary, ty tak samo napisałeś, że ja nie jestem raperem i to też była frajerska zaczepka? Była frajerska w chuj. Ludzie potrafią ci pisać, kurwa, komentarze i to piszą normalni ludzie pod kątami, że jesteś taki, ale taki, kogo to taki, obchodzi, a tutaj co ludzie tacy piszą? No właśnie, ja mam tak samo podejście, co ty. Ja wyjebany na to taki. Słuchaj, gadaliśmy o tym przed konferencją. No tak, ja i ty mówię, mówisz,
co to jest za hejt, że ktoś mi napisze, że jestem chujowym raperem czy coś. Ja mówię, no kurwa, dla mnie to, to też nie jest hejt, że ktoś mi napisze, że jestem słabym piłkarzem czy... No, że chujowo zagrałeś, no. Ja mówię już o takim naprawdę, takim totalnym hejtem. Tak, to przeczytałem to kulisami, tak? Nie no, na przykład, że teraz moja, to im że, nie podpowiada, słuchaj, że, ja dosta- nie że moja żona dostaje, wiesz, wiadomość na Instagramie od normalnego chłopa, że zajebie ci męża. No tak, ale i to jest, chuj taki wiadomość dostawała. To jest kurestwo, nie? Wiesz, atakowanie czyjejś rodziny, i to jest nie, kurestwo, ale nie chodzi o mojej rodziny czy tak dalej, ale już taki poziom hejtu i no troszeczkę to jest przeniesienie tego tutaj, tylko że ci ludzie, którzy tutaj wychodzą, czy grają, czy nie grają, ja już w to nie wnikam, tylko potrafią to sobie powiedzieć w cztery oczy. A ludzie normalnie, na przykład ja udostępniam jakiś zły komentarz na swoim Instastory, wstawiam profil tej osoby, jak ty możesz udostępniać mój wizerunek? No chyba, kurwa, coś, nie wiem, coś publikujesz i tak dalej, no to odpowiadasz za to, co robisz. Więc jest dla to, mnie kuba, to jest kontrowersyjne, no bo wiadomo, że to się ogląda, to jest na YouTubie, ale też, jak to, też, ja... ale też nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby to oglądać. Ale to też jest chyba cena ludzie, pewnego chyba rodzaju, to oglądają z ale to jest wyboru. Też cena, którą płacisz za bycie osobą publiczną jednak. Ja, nie? Ale, nie musisz, ale nie musisz się godzić na pewne rzeczy. Ja kiedyś, jak powiedzmy, miałem taki swój prime, tam właśnie jak nagrywałem Młodą Krew, to myślę, że byłem wtedy chyba najbardziej hejtowanym raperem w kraju. I tak jak mówisz, nie miałem dystansu, miałem z tym problem. Kurwa, myślę, że każdy nie lubi słuchać na swój temat w jakiejś, wiesz, dużej ilości komentarzy, kiedy ktoś ci właśnie pisze z Bóg, zgniła jajko, a ty, kurwa, wiesz, masz tą ksywkę, nie wiem, od nazwiska i pracujesz na nią 10 lat, a ktoś ci, wiesz, potrafi to zdeprecjonować, jakby, wiesz... Ale to jest zwrócić, definicja, na definicja. Chodzi mi o to, że ja tylko chciałem odnośnie hejtu powiedzieć, że zauważyłem, że jak kasowałem czasami te komentarze, które gdzieś tam mnie bolały, albo wchodziłem w jakieś interakcje z tymi ludźmi, to tylko była dla nich pożywka. I tylko więcej jakby ten. Generalnie w momencie, kiedy przestałem to robić, zostawiam komentarze hejterskie, wiesz, no chyba, że ktoś, tak jak mówisz, grozi mojej rodzinie, czy jakieś takie, wiesz, turbo... No naprawdę, rzeczy, to, gdzie jest to przekroczenie wszelkich granic. To przekracza granice. Natomiast odkąd przestałem jakby, wiesz, kasować komentarze gdzieś tam i ten hejt się pojawia, to ci ludzie też potem jakby, nawet zauważyłem, że właśnie fani sami reagują na to, że wiesz, po co tutaj jesteś, skoro jakby hejtujesz. Mam pytanie do Zbuka, ponieważ przed chwilą powiedział Koziołek, że nie jara go to, że jakby Zbuku nagrał The Gamer, mimo że The Game to wiadomo, z Kempton pochodzi z Los Angeles, ale ja mam takie pytanie do Zbuka. Ile dał pieniędzy, żeby dograć się The Game? Pisałem im. Nie tak dużo, jak myślisz i nie tak mało, jak myślisz. Jakby nie chcę mówić o kwotach, bo nie wiem, wiesz, jakby jest to chyba jakby taka umowa, która obliguje mnie do tego, że nie mogę o tym mówić. Natomiast to nie była jakoś mega duża kwota. On wtedy po prostu wrzucał coś takiego, że ja miałem jego Instagram taki prywatny, nie ten The Game, gdzie jest 8 milionów, tylko miałem jego taki, gdzie ma 100 tysięcy i tylko tam ziomali. Poznałem się kiedyś po koncercie The Game'a w Warszawie, gdzie Hada grał i zaprosił mnie na ten koncert. Grał support. Poznałem się z ziomalami od The Game'a, jakby z jego teamu i oni właśnie dali taki Instagram The Game'a, który był jakby tylko jego prywatnym. Dla ziomali. Tak, i on na tym Instagramie wrzucił, że jest teraz w studiu i po prostu zaproponuj kwotę, nagram ci zwrotkę. Ja mu w ogóle, to jest ciekawa historia, bo te pieniądze wysłałem mu PayPalem na konto jakiejś dziewczyny w ogóle, wiesz, Klaudia coś tam. I ja sobie jeszcze zaznaczyłem opcję na PayPalu, że to jest for friends and only, czyli że jakby w razie gdyby... No tato, jesteś jego ziomem jak na PayPalu. W razie, ale ja nie kryję się z tym, stary. Ja nie kryję się z tym, kurwa. Jeżeli sobie załatwisz fit z kimkolwiek, wiesz, co ci za pieniądze... Nie, no dobrze, ja myślałem, że dla zajawy nagrał z tobą, ale wychodzi na to, że zapłaciłeś. Ale friends and only na Instagramie, gdzie masz 100 tysięcy ziomali, także w sumie jesteście braćmi. To nie było pytanie do ciebie. Sorry, z Buku nie... Więc odpowiadając ci na pytanie, bratku... wysłałem mu te pieniądze w ciemno, nie wiedziałem, czy on tą zwrotkę wyśle, no bo jakby na PayPalu masz coś takiego, że jak płacisz za coś i ktoś cię, że tak powiem, oszuka, to PayPal jakby robi takie coś, że możesz odzyskać te pieniądze. Nie, jak friends and only zaznaczysz, to nie. Ale zaufałem swojej intuicji i pomyślałem sobie, że taka szansa może się nadarzyć raz w życiu, a to było zawsze marzenie Tomka Hady, więc można powiedzieć, że już bez jego obecności spełniłem je za niego i na pewno się z tego cieszył. A ty z czego się cały czas śmiałeś? No kurwa, teraz masz czas na wypowiedź. Jak z Buku mówi, że dał mu taki Instagram dla przyjaciół. 100 tysięcy osób tylko, nie? 100 tysięcy ziomali i friends and only zaznaczył, czyli w zasadzie jakby byli ziomalami. Nie rozumiałeś, o co chodzi w ogóle. No wiem, że mniejszy Instagram, gdzie się dogaduje na takie rzeczy. Śmiesznie to zabrzmiało, rozumiesz? Nie.
No rozumiem, że nie rozumiem. Jest okej. Okay. Nie ma, to jestem powietrzem dla ciebie, nie ma co się wypowiadać. Panie. Nie dawaj mi atencji, Michał, kurwa, nie bez daję. Sensu. Przypadkowo mamy sekwentę na linii, bo tutaj mówisz, że jest tak przyjemnie, a ja dzisiaj słuchałem jeszcze twoje wywiady i tam usłyszałem określenie nas... Cześć Przemek w ogóle. Cześć Przemek. Siemaneczko wam, siema wszystkim. Skula. Jak tam po influenceriacie? Zajebiście, wariacie, drugie miejsce, kurwa. Drugie miejsce, jak będę miał dzieci, chcę, żebyś je uczył, Przemek. Tak? No, nie, kurwa. Z takim przyjemem, znaczy, kurwa, nie problem twoich dzieci, bo właśnie, już wiesz, o co chodzi, kurwa. Właśnie, hamuj się tam, kurwa. Ale, no, słuchajcie, się, ty wystartował, bajery, ty, a jak wystartował i w moment cię powstrzymał. Jak oglądasz Spidermana, to myślisz, że to Indiana Jones, czy nie? Trochę piłem, ale... Jak oglądasz Spidermana, to myślisz, że to Indiana Jones? Nie oglądam takich bajek, A wiesz, co to jest arachnofobia? Nie wiem. No wiem, że nie wiesz. A grzebałeś dzisiaj w ziemi? A ty w dupie grzebałeś? Tak. Bo tam jebie słyszałem chujem od ciebie, kurwa. Twojej. Przez tam jebie od ciebie, kurwa. No teraz mi chuj jebie od chyba. Twojej dupy. Ale myślę, że... No. Myślę, że podwójny. Ale Przemek spokojnie zmieści. Wylizę się, nie? No ty lubisz lizać dupę, słyszałem, nie? Ja pierdolę, dobra... Przemek, nie schodźmy aż do takiego rynsztoku. To teraz ja rzucę epitetem, słuchajcie, bo mówisz, że lubisz Przemka, nie? A ja dzisiaj odpaliłem twój wywiad. I pierwszy cytat na miniaturce. Śmieć jebany. O sekwentę. No bo tylko jak są, bo jak są kamery, to on kozarczy zgrywa kogoś, a poza kamerami jestem to jest normalny gość. Czyli z boku widzisz, masz kogoś do swojego teamu, kto uważa tak samo jak ja ty. Ja nie buduję teamu przeciwko Koziołkowi w ogóle. Mogę zrobić ankietę, czy sekwentu jest raperem? Ale to dlatego... No myślę, że Pakuj się jest hitem. No tak. Właśnie, odnośnie tych wyświetleń. Sekwentu też robi swój wyświetlenia. Myślisz, a teraz wychodzi nowa nutka, mordeczki. Jutro na TikToku będzie to Koziołek, możesz tam pierdalać TikToki. Wbijajcie do Przemka na nową nutkę. Tak, kurwa, Koziołek jutro będzie napierdalał na róże. Będę tańczył, Sekwento. Zejdę z rury, tak, będziesz mógł tańczy, zrobić kurwa, gałę, kurwa. I chociaż, kurwa, wirale zrobić, jak będziesz opierdalał pałę i na róże tańczył. Nie ma problemu. Słuchaj, kurwa, a jutro jest piątek akurat, kurwa. Arachnofob. To nie była pajęczyna to, co miałeś na mordzie akurat. Dobra, zabij mordę, wezmę cię hobbyście na program, kurwa, bo jestem za głupi, kurwa. Co jesteś? Nie biorą na takie programy. Sejczęto, kurwa, ty mi powiesz mi, o, że ja jestem chociaż mam Sejczęto, kurwa, ty. Nie masz. Chciałbyś mieć takie auto. Chciałbym. I 4 18 tylko w twoim samochodzie. Tak, będzie śpiewał, kurwa. I pakuj się w mój prywatny jet. Sejczęto, śmieć, jebany pet. Możemy nagrać nutkę. Pamiętam, to ty jesteś, kurwa, do zgaszenia, kurwa. A zgasisz mnie? No rozpierdolę cię, obiecujesz? No nie ma audition, kurwa, innego. Obiecujesz? Obiecuję, że cię rozkurwię, no. Tak, ty jeszcze tak nie natrenowałem na nikogo jak na ciebie, kurwa. Sejcen, to powiem ci szczerze, nie? No ale ty szczerze możesz pierdolić, to wiesz, wiedzą, że masz gadane. Twoja możesz... Ale ty sobie możesz popierdolić, ale, słuchaj, no szczerze, dobra, kurwa. Zamknij ryj, jak odwagę, mówię. Kurwa, lepiej. Cicho, Sejcento, pancio mówi, słuchaj. No mówi jedyna... Pet, największy kondon, no dawaj kondon, nie gadaj, no. Cichutko, Sejcento, no. Dziwko. Dziwką to ty jesteś, kurwa. Dziwką będziesz moją niedługo. Dobra, zamknij mordę, kondonie jebany. Ale daj, kurwa, powiedzieć śmieci jebany. Tam możesz się odzywać do swoich kolegów. Dobra, pedale, Sekwento, daj mu dokończyć, kurwa. Czekaj, tylko niech dokończy, a potem ty mu odpowiesz. I się pytasz, czemu śmieć jebany było, to właśnie dawaj, śmieci, to ty jesteś, kurwa. Zajebista riposta. Słuchaj. No zajebista, nie chcę się z tobą gadać, bo jesteś zwykłym kondonem i tyle, jedyna kurwa. Twoja... O czym mam ja z tobą rozmawiać, kurwa? Prawda, kondon. To ty żyjesz zamiast orbit, kurwa, pecie jebany. No orbit, dawaj, kurwa. Mów. Chciałem, już nie pamiętam, co mu chciałem powiedzieć, bo się... No właśnie, bo nie pamiętam, opierdolisz głupoty, tylko co poły, kurwa. Wszystkim, kurwa. Przy kamerach jesteś kodakiem, no. To... Sejcento, daj mi zrobić wagę 8-8. Dobra, weź, co ty, kurwa, to by w ogóle gadasz, kurwa, ty. No bo, kurwa, mówiłeś, że może by wagę rzucić. Tam, może, kurwa, co jeszcze chcesz, na konferencji, kurwa? Tak powiedziałeś, a że jesteś śmieciem... Ale na konferencji śmieciem... taką, kurwa, wiadomo, a że jesteś robisz śmieciem, wagę... kłamcą, farmazoniarzem i robisz, dziwką? Chuj, kurwa, nie wpierdalaj, trenuj, zapierdalaj, kurwa, nie. Czego mam nie wpierdalać? Czego? Mówię, żebyś nie wpierdalał tyle, kurwa, i zapierdalaj treningi, a nie, kurwa. Ale ja właśnie mało co jem, kurwa. Głodzisz mnie, szmato. Życie, kurwa, ja ciebie nie głodzę. Bo odpisałeś, kurwa, dostałeś walkę, to, kurwa, musisz, kurwa, rozwiązać się z tym. Nie? Podpiszesz to ty kontrakt do agencji, kurwa, dziwko. O, podpisz, co? A umiesz pisać? A ty umiesz pisać? Bo rysować nie umiesz, widzieliśmy, kurwa. Jak herbatnika. No fajnie, że oglądasz, fajnie, że oglądasz. Jebany herbatnika narysować. To był najlepszy, kurwa, rysunek, definiuje jebany. I archeologię, kurwa, przed pająkami zapierdala, kurwa. Ty herbat. Napierdala, kurwa. Ej, Sejcento. Dobra, ostatnie słowa, panowie, do siebie. Idziemy dalej.
Wolała jebać tego kondona, jechać z nim, kurwa. Chuj ci w dupę, dziwko. Wszyscy jedziemy z tym kozłem jebanym, kurwa, jedziemy. Pamiętajcie. Jedziemy, Jotka na cacie, Jarosław Kozieł. Dzięki. Kichę, na razie, panowie. Dzięki, Sekwento, trzymaj się, na razie. Na razie, Sekwento, cześć, Przemek, smacznego chuja. No i za to, że nie daje się tutaj sprowokować półmózgowi. Trzymasz kciuki. A prowokujesz go teraz? Trzymam kciuki za ciebie z boku, że po prostu nie zejdziesz do niego, nie? A prowokujesz go teraz? Bo ty go musisz prowokować, żeby półmózgowi się dawał prowokować. Ale ja widzę, że on zatrzymuje fasę na tych cały czas dziamkasz. Dziamkasz cały czas po inteligencji, a u ciebie są tylko dwie komórki szare, które jedna jest... iPhone tego, i druga na Androidzie. A druga po to, żeby chociaż to umiał mówić, nie? U mnie są dwie komórki, u ciebie są trzy plemniki w pysku. Wypierdalaj stąd. Poszedł. Może u ciebie na czole. No, u ciebie w pysku to lepiej na czole już mieć, kurwa, debilu. Dobrze. Tak, ja radziłbym cię bardzo nie ośmieszać, bo naprawdę to, co reprezentujesz, to jest masakra, nie? Tak, to, co ty sobą reprezentujesz, to jest szacunek. No, daj trochę szacunku do gości za to, że się ogarnęli, a jeżeli chodzi ale o płacenie... Ale kurwa, to, typie, to, dla ciebie tak, daj mi coś powiedzieć. No. Tak właśnie w biznesie, że gdzieś jak się współpracuje, to się płaci za współpracę. Tak samo i ty tutaj siedzisz. No dlatego ci na przykład płacę, jak mnie obciągasz, kurwa, dziwko. Tego pajaca nic. Dobra, a ty nie myślisz, dobra, ale tak serio, nie? Nie myślisz na przykład, że ja rozumiem, że ktoś coś osiągnął, ale to mam do niego mieć jakiś turbo szacunek i traktować go lepiej niż innych przez to, że on ma jakieś osiągnięcia w jakiejś dziedzinie? Nie, absolutnie. Nie musisz go zaczepiać, nie musisz mówić na niego głupot, nie musisz cały czas wypowiadać i tam, że tak powiem, tak na niego. No a co, jakie głupoty powiedziałem? Jakie głupoty powiedziałem? A propos friendly, czyli tam coś tam, nie, no to dla mnie to jest śmieszne. Na PayPalu friendly przelew zrobił. Tak, a czy ja mówię, że to śmieszne jest? No cały czas się z tego śmieszy. Dobra, myślałem, ja się, że zaznaczył. Pozdro z boku, pozdrawiam was serdecznie. No, wypierdalaj. Dostałem informację. Mamy szachtę. Mamy szachtę, no halo, halo. Cześć, Bartek. Siemano, siemano. Siema, siema. Kurwa, powiem wam szczerze, że nie oglądam, teraz do mnie dzwonicie. Kurwa, i coś tam Koziołek na mój temat gada? No, czy no, gada. No nie bez powodu dzwonimy do ciebie, tak? No w skrócie, no dalej powiedział, że nie grzeszysz intelektem, no. Okłamują cię. Powiedziałem, dobra, że... Dobra, słuchaj. No. Słuchaj, Koziołek. Dawaj. Słuchaj, Koziołek, kurwa. Mam nadzieję, że wygrałem, a czy mam nadzieję? Myślę, że wygrasz, kurwa, ze Skulakiem i robimy tą waleczkę, nie? Jak najbardziej. Nie ominie cię wpierdol ode mnie. To znaczy, no wpierdol od ciebie mnie ominie ze względu na to, że jak się będziemy bić, to cię naklepi jak dziecko. Ale rozumiem twoje podejście, dobra, że dobra, ty tam już nie kozacz, kurwa, ty tam już nie kozacz, kurwa. Pierw wygrać ze Sekwento, jak z nim wygrasz, to wtedy robimy waleczkę. Ej, dobra, dzięki. No, ciężki wpierdol. Myślę, że na luzie byś mógł tak mówić, jakbyś wygrał swoją ostatnią walkę, ale patrz, nawet jakbym przegrał... Słuchaj, ale słuchaj, ostatnia walka, ale co masz do ostatniej walki, kurwa? Dobrze wiesz, znaczy dobrze wiesz, dobrze wszyscy wiecie, że ja nie trenuję MMA. Alan, kurwa, jest niby kotem, kurwa, mistrzem świata K1, mistrzem Europy, kurwa, ileś tam walk w K1, a tak naprawdę bym zlał go, kurwa, w ciągu 2 minut, kurwa. Dobra, Bartek, weź pod uwagę też, że biliście się na małe rękawice, to nie jest takie K1, jakiego Alan jest mistrzem, ale jakby oczywiście nie odmawiam ci tego, że w stójce go zdominowałeś totalnie, nie miał nic do powiedzenia, tylko ja też się biję teraz w MMA ze Skulakiem. Ja też Ale też nie trenujesz MMA, tak? Też nie trenujesz MMA, nie, tak? nie trenuję, ale na niego myślę, że nie trzeba trenować. No właśnie, no to chuj, dobra, inaczej. Czy wygrasz, czy przegrasz, tak robimy tą waleczkę. Tylko my zróbmy... Ale wiesz, co zróbmy? Bartek, tak szczerze? Tylko no oczywiście nie za te pieniądze, co ja mam teraz. Bo ja z tobą mogę zrobić w K1 bez rękawic. Tylko no, musimy się dogadać, żeby to finansowo się opłacało. Słuchaj, mnie nie musisz namawiać, jeżeli federacja będzie chciała... Mnie też nie trzeba, tylko wiesz, też nie bijmy się za grosze na gołe ręce, bo można się naprawdę wykluczyć na długi okres czasu. Ja chętnie zawalczę. Dla mnie nie ma problemu, bo bicie się na gołe pięści jest zajebiste. A to, czy cię znokautuje tak czy inaczej, to jest bez różnicy, natomiast za tę stawkę mógłbyś ci mieć goły, ja bym mógł mieć rękawice, bo w biciu się... Wtedy się obudzisz. Nie, w biciu się z tobą bez rękawic nie chodzi o to, żebyś ty mi mógł zrobić krzywdę bez rękawic, tylko o to, żebym ja sobie nie zrobił na twojej twarzy, wiesz? Dobrze. A ja mam pytanie, słuchaj. W sumie, ten Bartek, oglądałeś ostatnio Influenceriadę, czy nie? Kurwa, nie. Urywki. A jakbyś był razem z Koziołkiem na jednej influenceriadzie, kto z was by miał więcej punktów? No kurwa, na pewno, że ja, kurwa. Zależy, jakie pytania by były. Zależy, jakie pytania, ty. Właśnie, bo te pytania, słuchaj, bo te pytania, kurwa,
te pytania to są kurwa zjebane no. tam, nie? Tam dokładnie, dokładnie. No nie przesadzaj. Nie? Jak się można zapytać kogoś, wiesz co to jest arachnofobia, Bartek? No wiem co to jest. Co no? to jest? Tak jak się wieli kopie, nie? Lęk przed pająkami. O kurwa, w ziemi to chyba ty kopiesz. Ale sekwentu tak powiedział. Lęk przed pająkami, nie? Lęk przed pająkami. Lęk przed pająkami. Ale sekwentu powiedział. A to dobra, Bartek, to ja jedno krótkie pytanie mam do ciebie. O, dawaj. W którym roku Polska weszła do Unii Europejskiej? A to było ostatnio. Do Unii Europejskiej? Było, no. Kurwa, 2000... Dawaj, wpisuj w telefon, szybko. 20 lat jakoś, kurwa. 2002, coś takiego? Dobrze mówię? Powiedział, 20 lat! Dobrze, dobrze odejmij, tylko dobrze odejmij. Co dobrze odejmij? No dobrze odejmij 20 lat od tego roku, który mamy teraz. I będzie okej. Okay. I jeszcze raz mi powiedz, bo mi przerywa. Mamy 2020, bo powiedziałeś 20 lat temu, no nie? Jaki rok był 20 lat temu? Teraz to był... 2004. Dobrze, to! 10 punktów dobra, na tam już, kurwa, nie pajacujta, kurwa. Wy tam nie pajacujta i się nie śmiejta, kurwa. No ale dobrze odpowiedziałeś. No. Dobrze, dobrze. Widzę tylko twoją twarz, jakbym spalił dobry hacz. Zapomniałem skąd cię znam, zapomniałeś skąd mnie znasz. Skąd mnie znasz? Tutaj mi dobrze, nie ruszam się więcej. Nie, nie. Pytałeś o miejsce, masz miejsce pierwsze. Widzę tylko twoją...